Dzień dobry. Dzisiaj rozpoczniemy pracę w kąciku laserowym, a później przejdziemy do kącika CNC. Dlatego, że chciałbym zobaczyć, jakie będą różnice w obróbce materiału, który mam tutaj jeszcze w kartonie. Proszę bardzo. Trodat, czyli materiały specjalistyczne właśnie do pracy na laserach i na CNC. A tutaj mamy przepiękny, poszukiwany przeze mnie materiał na nasze lampy. A będzie to materiał o nazwie Satins. No zobaczmy, czy tutaj coś będzie w ogóle widać gdzieś tam w narożniku. Najprościej można to powiedzieć, że będzie to taka pleksa wylewana, czy szkło akrylowe wylewane o mlecznej barwie. Zaraz Wam pokażę na zbliżeniach, jak to wygląda. No dobrze, tutaj coś widać już. I ja jestem bardzo ciekaw, ponieważ po pierwsze nie pracowałem z tym materiałem, po drugie nie mam absolutnie wiedzy, jak się będzie zachowywać światło, które będzie padać tutaj na tą powierzchnię. Czy światło będzie pojawiać się na powierzchni, czy też na krawędzi? Tego nie wiem. Więc tutaj, no zobaczcie, weźmy sobie latarkę i świecimy tak. Czyli tutaj mamy, myślę, że to widać, matową, ładną powierzchnię. Ale pytanie też właśnie, co się tu będzie działo z krawędziami? Pamiętajcie, że pracując na laserze CO2, laserze gazowym, kiedy przetniemy akryl, to krawędź robi się praktycznie jak szkło. Idealnie czyste, błyszczące, piękna, piękna sprawa. Ale jeśli chcemy świecić krawędziami, świecić tę boczną powierzchnią, to ona właśnie nie powinna być taka, tylko powinna być matowa, zeszlifowana lub też sfrezowana. Dlatego też komputer przy mnie, zaraz odpalam aplikację i zrobimy jeden test tutaj na laserze. Wykonam jeden obiekt, a później ten sam obiekt zrobimy na CNC i w ten sposób uzyskamy zupełnie inną krawędź, ten bok. I to spróbujemy wtedy podświetlić listwą LED-ową i zobaczymy, co się będzie działo. Jakie będą różnice? Bardzo jestem ciekaw efektu, który zobaczymy. Także komputer wrzucamy na maszynę, wycinamy kształt, później lecimy na CNC, wycinamy kształt, składamy to, świecimy i wszystko jasne, nie? Podwijam rękawy w takim razie i zabieram się do roboty. Thank you.
I słuchajcie, chwila prawdy. Zobaczcie, mamy tutaj jeden przykład niesklejony jeszcze oraz drugi i możemy pakować nasze LEDy. Ja tutaj co prawda mam dość mocny pasek LEDowy. Nie wiem, czy nawet nie za mocny. I jestem ciekaw, czy uda się tutaj pokazać. Może uda się zrobić nawet dwa obok siebie, słuchajcie. To by było fajnie. To by było fajnie. To będzie wtedy widać idealną różnicę. Ej, będzie. Zobaczcie, jest jedno. I teraz sobie tutaj zegniemy drugie. I będą dwa obok siebie. Świetnie. Będzie wszystko widać. No dalej. Trochę to sprężynuje. Ale może się uda to zrobić. Jest. Jest. Dobra. Czyli mamy jedno, mamy drugie. Tak, tak. I oczom naszym uważajcie, uważajcie, bo trochę będzie tutaj jasno. Ukazuje się efekt taki. Zobaczymy, jak sobie tutaj kamera poradzi. Czy w ogóle będzie w stanie to pokazać? Dobra, idę pomajstrować przy opcjach kamery. Może uda się coś ustawić takiego, żebyście po prostu widzieli różnicę w tym oświetleniu. Bo ja stąd widzę. Może teraz coś będzie widać lepiej dla Was. Zobaczcie. No ciężko to będzie mi uchwycić to wszystko. Ale mam nadzieję, że widzicie. Tutaj, gdzie pukam palcem, ewidentnie są widoczne te diody. Tutaj jest to zupełnie, jak gdyby, mleczne. Więc, no, tutaj wygra, wydaje mi się, że wygra to matowanie boku na CNC. Chyba, że, jeszcze wpadł mi zaraz pomysł kolejny, jeszcze Wam pokażę i omówimy sobie to. Jeśli chodzi o górę tego świecenia, to myślę, że jest podobnie, tak? Czyli widzimy tutaj ten pasek LEDowy ewidentnie robi cień na środku. Tak? A światło idzie na prawo i na lewo. Jeszcze możemy sobie zobaczyć tylko, czy... Jestem ciekaw, czy na przykład jak weźmiemy ze dwie warstwy, to czy będzie jeszcze widać? Będzie widać. Czyli tutaj jest, zobaczcie, kwestia tego, jak blisko diody LED dolegają do tego materiału. Czyli jeśli to odsunę, to dyfuzja tego światła, rozproszenie jest jeszcze większe. I myślę, że to też jest droga jeszcze do tego, żeby to było zrobione jak należy. A zobaczmy na przykład 3 lub nawet może 4 warstwy. Czy to się zmienia? Tu mamy 4, 3, 2, 1. OK, czyli każda warstwa ewidentnie fajnie rozprasza to światło, no ale dawanie 4 warstw, żeby to osiągnąć, to raczej będzie przesada. Ewidentnie prostszym rozwiązaniem będzie odsunięcie źródła światła od tego akrylu. Czyli tutaj, przy tej... Teraz sobie jeszcze raz ułożymy. Czyli w tej konfiguracji, gdzie mamy zrobione to na CNC i zmatowione są te boki,
Jest to fajnie świecące, ale można byłoby to zrobić jeszcze lepiej, jeśli te krawędzie byłyby odsunięte od źródła światła. I na dzisiaj myślę, że to koniec moich eksperymentów z materiałem Troglas Satins, ale nie koniec eksperymentów w ogóle, ponieważ po pierwsze muszę dobrać frez na CNC. Prawdopodobnie będzie to jednopiórowy, pełny węglik. Myślę, że będzie to robił dużo czyściej i od razu będzie to gotowe jakby do składania. Ale praca na CNC versus laser, no po pierwsze, czas na laserze był krótszy. Dużo mniej zabawy z mocowaniem materiału na stole versus CNC. No i kurde, ta krawędź jest po prostu idealna od razu. I tutaj mam jeszcze pomysł, słuchajcie, może ktoś z Was podpowie, czym zmatowić pleksę po cięciu laserem. Obstawiam, że jest jakiś preparat, jakiś rozpuszczalnik, rozcieńczalnik, który wystarczyłoby to zmoczyć, przejechać jakimś wacikiem, rozpuścić to i powinno to wystarczyć. Ja oczywiście poszukam, ale liczę tutaj na Waszą podpowiedź, bo może po prostu ktoś zna. I również tutaj pamiętajcie, że ja chcąc uzyskać te około 20 mm, 15, 18 albo 21, zobaczymy jak tutaj będzie, jaka grubość będzie mi potrzebna, to będę chciał skleić te wszystkie warstwy, czyli będzie jedna warstwa pełna na spodzie, później kilka warstw obrysu, pomiędzy które będzie włożone źródło światła właśnie, czyli LED, i później na górze kolejna warstwa lita. I wszystkie te warstwy jak sandwich będą sklejone. Więc ja tutaj myślę, że raczej bym skłaniał się ku pracy na laserze, ze względu na to, że to jest gotowe, to jest czyste, czyściutkie, skleić i gotowe. I wtedy po sklejeniu myślę, że te zewnętrzne warstwy trzeba byłoby przejechać jakimś rozcieńczalnikiem, jakąś chemią ostrą, która wgryzie się w ten akryl i to pięknie nam zmatowi. Dobra, to jest, słuchajcie, tak jasne, że ja to muszę wyłączyć. O matko. No, bardzo mocne te diody są. Więc oczywiście przy tych lampach będą musiały być również zastosowane ściemniacze, bo może być po prostu tego światła zbyt dużo. Dziękuję. Piękna sprawa, nie? Lampy do mi drewno nadchodzą. Customowe, jak zawsze. Na razie, cześć.